tak jak obiecałam wcześniej, będziemy spotykać się w gospodarstwach u sadowników, żeby wyciągnąć od nich wszelkie informacje, jak zarabiać na jabłkach. Odwiedzimy 4 gospodarstwa. Jak się nie mylę, z Markiem znamy się ponad 20 lat. Przyjeżdżał do naszej szkółki jeszcze ze swoim tatą. A jak się zmieniło gospodarstwo, jakie kroki milowe zostały zrobione, dowiecie się właśnie w tym odcinku. Poznajcie Marka. Wybraliśmy chyba najlepszy moment. No w tym momencie tak. Tak? Dobrze utrafiłeś z zaproszeniem. Najpiękniejsza pora. W sadzie. Dla Ciebie najpiękniejsza to jest wiosna, czy jednak jesień? To są dwie pory roku, można te najpiękniejsze, że pierwsze to jest kwitnienie, a później druga, no to jak jest po całym sezonie, już owocowanie. Teraz dla nas jest najważniejszy ten okres praktycznie, no bo czy ochrona, czy właśnie to kwitnienie, no to się zbiegają w tym momencie najwięcej i zabiegów, i pielęgnacji, i dbania o to wszystko. A jesienny to już jest ukoronowanie naszej tej ciężkiej pracy przez, no przez cały rok praktycznie, bo to nie ma tak, że tylko jest w tym momencie praca. Ile teraz masz do sadu? Całe już gospodarstwo ma 12 hektarów, z czego jest hektar łąki zalewowej. No, piękny staw ale... jest dla pszczół nawet. No ale teoretycznie pod sadem jest 10,5 hektara. Chciałabym poznać tą historię, jak to się stało, że podejmujesz takie czy inne decyzje, bo ja pamiętam ten sad, on wyglądał zupełnie inaczej. Kiedyś, no po pierwsze inne odmiany, to wiadomo, tak? Ale co się stało, że podejmowałeś takie decyzje, nie wiem, podążasz za... To jest wiadomo, zawsze każdy ma jakiś tam określony cel, plan, wizję, co by chciał osiągnąć, powiedzmy, wow. I w ty. Nie każdy, gratuluję. No, masz jakieś marzenia i do tego w jakimś stopniu dążysz i chcesz je spełnić, czy coś takiego. W dwóch zdaniach, poczekaj, powiedz mi o marzeniu. Teraz taki... Tak. Nie wiem. Oj, marzysz, na pewno. Od czapy. Nie musi być sadownicze. No wiadomo, no dom, żeby był pobudowany dla rodziny. I... To ja Ci życzę, tak przy tym kwitnącym sadzie, żeby plon, który później postaramy się oszacować, przyniósł Ci możliwość zrealizowania tego marzenia. Od 2013 roku, też jeśli to są te kamienie milowe, można tak powiedzieć, no to powstały pierwsze konstrukcje wspierające, antygradowe, bo był taki moment, że pamiętne daty można i w ten, że 27 sierpień, gala praktycznie już do zbioru, no i sypnęło z nieba. Co to za odmianę mamy? Tutaj jest akurat Prince posadzony. To już a jest kiedy? W 17 rok chyba był sadzony. A masz jakieś wcześniejsze Prince? Kiedy najwcześniejszy Prince był sadzony? A najwcześniejszy to już będzie z 20 lat, podejrzewam. Pierwsze praktycznie jak wchodziły, tylko że już jest w tym sezonie, w zeszłym sezonie, był już karczowany praktycznie, żeby zastąpić tego zwykłego Prince'a, no tym ładniejszym, kolorowszym, ale teoretycznie. Czyli z powrotem Prince. Mimo, tak, że to już jest 20 lat, on w dalszym ciągu... Mimo tak, no bo to jest jednak cały czas, żeby była ta rotacja. Nawet podczas zbioru, że nie wszystko, powiedzmy, wczesne i późne odmiany, bo no, żeby nadążyć z tą pracą, ze zbiorem. Okej. Okay. A powiedz mi, no właśnie, kiedy decydujesz się, żeby zmienić odmianę? Totalnie w sadzie, albo na coś zupełnie nowego. Co musi się stać? Albo skąd czerpiesz pomysł na to, co posadzić? Tak, pierwsze, no to wiadomo, że jak jest już któraś odmiana nierentowna, że nie przynosi jakiegoś tam zamierzonego dochodu. Liczysz? Każdy pewnie liczy. Aha, nie każdy o tym mówi. Nie, no...
sama wiesz, zostać przy starych odmianach, które ciężko jest sprzedać i za nie nie masz godziwych jakichś tam, no, kręcąc no, pieniądza, no, nie ma jakiegoś tam, to każdy też liczy te, a dobrze, wymienię nasadzenie na coś, co jest bardziej pokupne w świecie, to może coś z tego zostanie. A zostając przy starych odmianach, no to inaczej, nie inwestując, nie rozwijając tego wszystkiego, no to się tak jakby cofamy. Nawet jak się stanie w miejscu, to i tak się cofamy, nie? Okej, czyli 20 lat temu poszedł pomysł na Prince'a. A... Wcześniej były Jona Goldy inne, czerwone powiedzmy. Ale też miały swój czas, kiedy tak, dobrze tak. się na nich zarabiało, tak? To są... Nie wiem, 20-30 lat temu był taki moment? Czy każda odmiana ma taki moment, że na niej się dobrze zarabia? Każdy rok jest inny. To okay. nie jest tak, że dobra, idziemy powiedzmy w tego Prince'a, bo on cały czas będzie jakimś tam sprzedawalny czy coś. Na przykład są lata takie, że bardzo chcą klienci to czerwone jabłko, a innego roku, i to jest rok po roku, że B, nie chcą. Okej, okay, czyli jedna odmiana to nie wystarczy w sadzie. Oprócz Prince'a, taką dużą odmianą u Ciebie w sadzie co jeszcze jest? No, Gala to Gala. Jest jedną z główniejszych. A kiedy decyzja nastąpiła, żeby ją posadzić? Pierwsze mastki jako takie, no to też już dłuższy okres czasu były w sadzie. A teraz się praktycznie od momentu tego tak zwanego embarga pokazały się inne rynki, bardziej wymagające. Pokazały, że Gala jednak dla nich jest licząca, no to prążkowana. Okay. No i wtedy też decyzja, żeby może i w tym kierunku pójść. Czyli generalnie w sadzie stabilizacji nie ma, tam jest ciągle zmiana. Cały czas. Tak jak pory roku? Co roku jest też sporo odnawiane, odświeżane nasadzeń. A powiedz mi jeszcze, tak się dopytuję o jeszcze jedną odmianę, którą masz posadzoną i na początku nie pamiętam przygody twoje z podjęciem decyzji. No tak, no to ale wskoczyłeś jest, na głęboką wodę z tą odmianą to jest i co? Grupa Red Deliciuszy. A bałeś się tej nowości wtedy? Jakie miałeś? Jak każdy. No, jak każdy. Jak każdy. Czyli co, nauczymy konsumenta zjadać to, co my wyprodukujemy? Czy najpierw zapytamy go, co on lubi jeść, a później to będziemy produkować? To jest właśnie wymieszanie jednego i drugiego na dobrą sprawę, bo z jednej strony też byśmy chcieli, żeby spróbował to, co już teraz mamy. A z drugiej strony, okej, jeśli czegoś potrzebujesz i w tym, no to postaramy się, żeby to dostarczyć. No, ale ty na tych trzech odmianach, powiedzmy, które wymieniłeś, to ty nie masz problemu ze zbytem. Raczej nie, ale wszystko też jest sezonowe. Okej. Okay. Wiadomo, że to są... Masz trzy nogi. Ty mi powiedz, jakie szacujesz plony tutaj. Ciężko jest powiedzieć na chwilę obecną. Porównując z innymi latami, po tym kwitnieniu, ja wiem, że może się jeszcze wszystko wydarzyć w sadzie, natomiast... Prognozy są takie, że może być znowu, jak to mówią, urodzaj. Tylko, że jak jest też intensywne kwitnienie, to nie oznacza, że wszystkie kwiaty zostaną zapylone, zapłodnione, że... Te wszystkie kwiaty się utrzymają, bo drzewo może naturalnie zacząć się bronić i może zrzucić. To jaki by cię zadowolił? Tak, żeby ci pozwolił chociaż część marzeń spełnić. Nie no, zawsze... W Prince'ie. A w Prince'ie? No to w te granice 60 ton. Dobra. W Gali? Niech będzie te 45 powiedzmy. 45? No okej. Okay. No 50, mówimy o ładnym towarze. Oczywiście, tylko. Żeronim? Podejrzewam, że tak jak Gala może mieć. Lobo? Jeszcze jest, o co dziwo i w tej. Żartobliwie trochę o to Lobo zapytałam. Wiadomo, że to jest odmiana, która w tej chwili, tak jak sam powiedziałeś wcześniej, wyjdzie i zastąpimy. No już niedługo, niedługo pewnie. Aczkolwiek dopóki jest jakieś tam
Powiem tak, są ważniejsze kwatery do odświeżenia, do odnowienia i w którymś momencie przyjdzie moment na to, że trzeba iść się z tamtą odmianą, ale docelowo chcemy i tak zostać przy 4-5 odmianach w maksie. Bo żeby się za bardzo nie rozdrabniać, nie w ten. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, jak zawsze. Czyli widzimy się w środku sezonu. I jeszcze mam niespodziankę na sam koniec. Zapraszam częściej. No z wielką przyjemnością będziemy do Ciebie przychodzić. Nie ma problemu. Zapraszam. Do zobaczenia. Serdecznie. Hej. A już za tydzień dwaj bracia pokażą nam, jak wygląda kwitnienie w miejscowości Giżyczki blisko Sochaczewa. Zapraszam.